Dzień dobry, witam wszystkich na spotkaniu z Karolem Kalinowskim. Nazywam się Marcin Nuczek, mam przyjemność poprowadzić to spotkanie. Standardowo, jak zawsze mówię w takich przypadkach, ja mam wypisane trochę tematów, pytań, o które mniej więcej, o tematy, które będę chciał pytać Karola. Jak zwykle zachęcam do zadawania pytań z sali. Słuchajcie, dawno nie było takiego spotkania. Dawno Karol nie gościł tak oficjalnie na festiwalu, ewentualnie gdzieś tam pewnie przemykał na niektórych, więc jest fajna okazja, zachęcam do zadawania pytań i przyznam, że mając takiego rozmówcę tutaj, ja się troszeczkę stresuję, więc od razu proszę o wybaczenie mi wszystkich moich błędów. Dobrze. Nie byłbym sobą, gdybym ci nie zadał pierwszego podstawowego pytania. Co robiłeś, gdy ciebie nie było? Gdzie byłeś, gdy ciebie nie było? Na tym festiwalu nie było cię parę lat. Komiksowo od czasu Łamy to w zasadzie też, powiedzmy, siedziałeś cicho poza niektórymi drobnymi inicjatywami. Jak to jest, że tak długo ciebie nie było i dlaczego tak długo musieliśmy czekać na nowy komiks? Dzień dobry Państwu. Będziemy się wymieniać mikrofonem, jeden działa. Na trzy. Długo nie było premierowego materiału komiksu, natomiast ja się nie schowałem w żadnej głuszy. Cały czas rysowałem. W międzyczasie zrobiliśmy nawet z Rafałem Skarżyckim album. Cały czas pokazywały się jakieś plansze, więc po prostu jedyne to takie pole, na którym mnie nie było, to książeczka taka pełna, ale tak to mam wrażenie, że cały czas może nie istniał. Pełnym możliwościach, bo przyznam, że na festiwalu chyba ci dawno nie było. Bo ja... Będziemy głośno mówić, to bardzo lubię przyjeżdżać na festiwale, kiedy... Szczyt. Nie. Chciałem powiedzieć, że kiedy można być taką osobą, nie ubraną w te wszystkie tabelki w programie, na przykład autografy, czy rysowanie o jakiejś wyznaczonej godzinie. Można by zawsze złapać i zrobić to w każdym miejscu, w każdym czasie. I ja z premedytacją, kiedy były zaproszenia, to ich nie przyjmowałem, mimo że się pojawiałem. Więc to wszystko nie było mi oficjalnie, ale mam wrażenie, że cały czas... Ja myślę, że... Znaczy może niektórzy by się z tobą zgodzili, ale nie, mam wrażenie, że większość nie. Jednak zobacz jakie to jest jakie wydarzenie. Nowy komiks Karel na festiwalu komiksu w Łodzi. Komiksy się wyprzedały, przecież podobno wczoraj do południa. W 3 godziny sprzedał się nakład, który był przywieziony, ale to też... Nie były jakieś tysiące sztuk. Ja wiem, że nie były tysiące sztuk, ale to przyznać, że przydanie się sztuk, bo że 3 godziny to nie jest taka niespotykana sprawa. Znaczy ja bardzo się cieszę i z tego absolutnie nie żartuję, bo sobie wyobrażam, że na imprezie, w której jest kilka tysięcy rzeczy do wyboru, to faktycznie sprzedanie 100 sztuk jednego tytułu jest dużym osiągnięciem, ale przywieźli za mało po prostu. Tak. Właśnie, widzisz, sprzedałoby się więcej. No właśnie. Okej. Powiedz mi, Karolu, jak to było z procesem twórczym Kościska? Bo o ile pamiętam, przez ostatnie kilka lat, gdzie wiedzieliśmy, że pracujesz nad Kościskiem, co jakiś czas przywijało się, że nigdy nie skończę tego albumu. Właśnie wymyśliłem, że on będzie miał jednak 20 stron więcej. Właśnie wymyśliłem, że ten jeden wątek przerysuję. Tutaj jeszcze to zmienię. Jak już nie wymieniałeś koniec, to jednak stwierdziłeś, jeszcze tam by trzeba było dodać i mamy 192 strony w ten sposób. Bardzo jest u mnie normalny proces twórczy. Ja nie robię klasycznego scenariusza, znaczy nie rozpisuję sobie tych rzeczy. Wymyślam początek, jest pomysł.
pierwszych rozpisanych kilka plansz, a potem to się dzieją przedziwne rzeczy, więc ten komiks miał mieć 100 stron. Jest dwa razy grubszy, więc... ale nie, mam nadzieję, że nie czytelnik nie zauważy... Tych miejsc, które zmieniają. Tak. Że to nie jest tak, że do 100 stron tam się dzieje to, co ma się dzieć, a dalej jest wyrysowane. To wszystko się mieszało, kleiło, więc... Tylko tak naprawdę jakby przycisnąć do ściany wszystkich twórców w Polsce, to oni chyba... Robią tak samo, tylko tak nie mówią. Tak samo, tylko nie mówią, bo... ja bym popłakał się, gdybym napisał sobie scenariusz, gdzie mam rozpisany każdy kadr, każdą planszę i miałbym świadomość, że czeka mnie powiedzmy 10 miesięcy robienia od linijki, że wiem, co się wydarzy, więc straszna praca. To... Ten proces twórczy w tym momencie nie ma tej przyjemności w tym. Tak. Ale tak jak mówiłem, gdyby przycisnąć wszystkich rysowników, to pewnie wyszłoby, że jest bardzo podobnie, a ja po prostu głośno o tym mówię, więc tak mi się wydaje. Mam nadzieję, że troszeczkę w przypadku Kościska, którego dzięki tej fenomenalnej sprzedaży nawet nie miałem mieć okazji w ręce, już nie mówiąc o przeczytaniu, ale czytając opis z tylnej okładki, troszeczkę mam takie skojarzenie właśnie z Mkłamą. Tam też Dorotka przyjeżdżała z opisami. Tutaj też troszeczkę jest... Znalazłem patent na hit. Tak. Rodzina zmienia miejsce i wyłażą z lasu dziwne stwory. Można 20 książeczek po tym zrobić. Nie, ale to faktycznie... Ja sam, kiedy przeczytałem z tyłu, to streszczenie się złapałem, że to jest dokładnie... to samo, co w Łałumie, ale zapewniam osoby, które jeszcze nie miały okazji zapoznać się z treścią, że te podobieństwa są niewielkie, tak naprawdę. Szymon może jakiś taki ma szablon na pisanie tych streszczeń z tyłu? Znaczy, faktycznie mogę być świadomy, żeby wywołać to skojarzenie z Łamą. Łama przedoczekała się drugiego do druku, prawda? Czy wydania? Trzeciego wydania, ale nie doczekała się. Miała przyjechać wczoraj na stoisko, ale w ostatniej chwili... Drukarnia powiedziała, że jest... Nawet nie. Zdecydowano, bo ona miała mieć taką samą okładkę jak drugie wydanie. Nie ma tutaj, to jest pierwsze. Tak, to jest pierwsze. I chłopaki zdecydowali, że jednak powstrzymają się, potrwa to miesiąc, dwa dłużej, ale będzie nowa okładka. No i to cała tajemnica. Nie pojawienie się wczoraj w Łałumie. Będzie nowa okładka, bo wiadomo, że są osoby, które kupują wszystko, co ma powtórki, chociaż nie, zapewniam, tak, że... Mamy tu coś na sobie takie? Zapewniam, że nie było takiej kalkulacji, po prostu... No, bo czemu nie? Jak już tak będzie dodruk, to można się pobawić. Jednym z elementów, jednym z miejsc, w których można było cię spotkać w sieci, gdzie można było widzieć, co tworzysz, widzieć twoje rysunki, jest bardzo, przynajmniej dla mnie, bardzo fajny profil, który założyłeś, Batona z betonu, gdzie wrzucasz mnóstwo rysunki na kolanie. No rysunki na kolanie, troszeczkę jak Łukasz Kowalczuk robił z Nienawidzę ludzi. Jest takie szybkie komentarze do rzeczywistości. I do czego przestałeś? Nie ma tego. Brakuje. Już mówię. Bo to, a to jest straszna historia. Dlaczego przestałeś? Wyjdzie, że jestem potworem po tej historii. Bo rysunki satyryczne robiłem zawsze. To znaczy zawsze. No tak jak rysowałem, tak zdarzało mi się wypuścić jakiś komentarz albo stworzyć w założeniu śmieszny obrazek. Stwierdziłem, że batony będą takim miejscem, gdzie po prostu będę w jedno miejsce to wrzucać. Później, kiedy już postanowiłem, że będę to robić regularnie, to troszeczkę myślałem, że jakiś odzew będzie, że jakiś
gazety ktoś zadzwoni, żeby chciał. Nowy Henryk Sawka. Tak, i odpuściłem nie dlatego, że się zawiodłem albo się wkurzyłem na cały świat, że to nie zadziałało, tylko stwierdziłem, że to teraz to już będę robić tak, kiedy coś się narysuje, to wrzucę. Już nie mam takiego planu ambitnego, żeby tam zdobywać nowych czytelników. Oczywiście kryje za tym taka smutna historia, bo wygląda na to, że nikt się nie odezwał, to nie będę rysować. A to jest nieprawda, mam te rysunki, może masz, ale to prawda, trzeba to wrzucać. Tak. Wiesz, ale przyjeżdżasz na taki festiwal, masz mnóstwo słuchaczy, mnóstwo kupujących, myślę. Ja myślę, że też część osób nie wiedziała tego chwilę i będzie na przykład teraz sprawdzi. O, to i zobaczy, że tam naprawdę jest parę grubych rzeczy. Okej, ale baton z betonu to nie wszystko co w międzyczasie robiłeś. Jest jeszcze jeden mały projekcie, który się pojawiał. A ten straszny. Ten straszny, nie wiem, chcemy o tym mówić? Czy nie chcemy o tym mówić? No chcemy, to są dzieci na sali, ale to nie będziemy... Nie będziemy wchodzić w takie szczegóły. Tak. Jest jako, że rysownik, chyba każdy rysownik męczy się robiąc tylko jedną rzecz. Tak, moim takim wentylem bezpieczeństwa jest postać Maxa Atlanty, którą wymyśliłem na potrzeby, zaraz to powiem dokładnie, zgrabnie w jednym zdaniu. Gdybym wypuścił te rzeczy jako Karol Kalinowski i gdyby jakieś dziecko chciało poznać całość mojej twórczości, to mogłoby się skończyć naprawdę źle. Byłbym wyciągany po sądach. A tak, La Masakra to są takie komiksy przeznaczone dla dorosłego czytelnika i Max Atlanta nie musi się martwić, że na przykład twórca Oumy będzie kojarzony z tymi historyjkami. Więc też tak się zapowiadał temat, że będzie jakieś kontrowersyjnie, a to taka prosta historia. Naprawdę chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby nie wpadły te rzeczy w niepowołane ręce. Powiedz mi, czy po wydaniu Łamy, może nie wiem, czy może do końca będzie dobre pytanie, ale zaskoczyło cię to, jak bardzo był dobry odzew, jak bardzo Łama została zauważona i to pije do tego, że i że trzecie wydanie się teraz pojawia i że jest w trakcie tworzenia film fabularny na podstawie Łamy. Był spektakl teatralny na podstawie Łamy i bardzo żałuję, że go nie widziałem. Mam nadzieję, że wróci kiedyś. Jest taka szansa, ponieważ spektakl nie strzegł z desek, o tak się mówi. Tak. Ze względu na samą frekwencję, czy to nie ma nic wspólnego z samym przedstawieniem. Tam w Teatrze Studio podobno się dzieją straszne rzeczy. Jakieś konflikty z dyrektorami i to po prostu zeszło, bo zeszło. Wiele rzeczy tam się pozmieniało w samym teatrze, więc jest szansa, że spektakl powróci, ale to się chyba musi w samym teatrze ponaprawiać. Tak. Jest szansa, bo jeszcze miałem zawsze nadzieję, by pojechać, zobaczyć, nie bardzo było jak, no ale czasem jest tak, że dany teatr, dana obsada robi takie trochę turnieje gwiazdowe. Ja sam z ciekawości też zapytałem, bo pomyślałem sobie, że dobrze by było, gdyby taka Łama była wystawiona w Suwałkach chociażby. Ale i też oczywiście usłyszałem, że nie ma z tym żadnego problemu, ale się nic nie dzieje w temacie. No może tak, jak się tam coś poukłada, to może tak. Spróbuj polobować. Z filmem jest podobnie, bo cały czas mam pytania, co się dzieje z filmem, a ja nie wiem, co się dzieje. Znaczy... Nie pracuję przy tym. Te konsultacje, które miały być zrobione, już mamy za sobą, ale jakoś ci ludzie nie chcą do mnie dzwonić co tydzień i mówić, na jakim są etapie, a ja nie chcę im przeszkadzać, więc nie wiem nic.
Poza tym, że zdjęcia miały ruszyć w tym roku, a premiera ma być w 2018. Poza tym, że za efekty odpowiada jakaś norweska firma od efektów specjalnych i Platysimarz. Poza tym, że mają być użyte kombinezony, nie wiem jak to użyć jakiego słowa. Cyfrowe mają być tylko twarze nakładane, a resztę mają być mapety takie. Okay. Co tam jeszcze wiem, co mógłbym powiedzieć? I tu się kończy. Wiem, że reżyser i scenarzysta to jest jedna osoba. Wiem, że film nie jest produkcją polską, wbrew pozorom. Robią to ludzie z Polski, ale to producenci są belgijscy, francuscy, norwescy. Nie chcę tam już nazmyślać, ale były cztery kraje czy pięć. I film docelowo ma być po prostu międzynarodowy, więc chyba to nawet będzie w języku jakimś angielskim. Ale tyle wiem i to jest. Ostatnio w wywiadzie z tobą czytałem, że to w ogóle chyba więcej niż jedna oferta była na wykupienie praw. Prawda? Tak już jakby wniknąć w szczegóły, to były nawet trzy oferty. Jedna była od ludzi, którzy akurat kończyli szkołę filmową, młody reżyser chciał po prostu mieć ten temat jako debiut, tylko on chciał to, no, że tak powiem, to miał być bardzo kameralny film, który czerpie z komiksu, ale nie przynosi go dosłownie, czyli prawdopodobnie nawet nie byłoby tam tych wątków fantastycznych. Miała to być po prostu historia rodzinna. To swoją drogą mogłoby być ciekawe. Później właśnie odezwała się Lava Films i oni, jak już nam powiedzieli, co oni chcą zrobić, to że tam nie było innej opcji. Nie było innej opcji. A Platysimarz chciał zrobić animację, ale mieli zaklepane wszystkie terminy na chyba 2 czy 3 lata do przodu. I znaczy, podpisać papierek zawsze można. Ale oni sami nie wiedzieli, co się zdarzy za te 2 lata, więc to tak się trochę rozlazło, a później się okazało, że i tak będą przy tym pracować, więc... Ja to nie wiem, zwykły komiks przecież, to jest historia ich... A może to łatwo nakręcić? Domek w lesie, 3 osoby. Może tam jak... Trzeba by było, nie wiem... Kilka osób przebranych za... Kilka osób przebranych za jakieś worki. Jakiś rok z gałęzi. Może to dochodzi. Słuchajcie, ja przypominam, że możecie zadawać pytania Karolowi. To może tak, kolega tam był pierwszy. Ja mam pytanie do Góry właśnie. Czy orientujesz się, na jakim etapie jest to? Bo ja to 2 lata temu... Jest tak, bo tyle co powiedziałem, to faktycznie tyle wiem. Ale to się nazywa, jak to takie słowo? Preprodukcja? Nawet nie, takie ładniejsze. Development? Może. I są na etapie ugadywania się z koproducentami i pozyskiwania pieniążków oraz są gotowe koncept arty, scenariusz jest gotowy. O, tyle. Bo właśnie preprodukcja? Chodziło o to, że 2 lata temu gdzieś w kompilacji bardzo mówi, bo jak się trailer robił. To był taki nie tyle trailer, co teaser? Teaser. To był filmik przygotowany dla właśnie koproducentów, żeby jak gdyby pokazać im, jak to mogłoby wyglądać i żeby zachęcić ich do wyjścia współpracy. A nie ma nic wspólnego z tym, co mam nadzieję dojdzie do finalizacji. Bo tam przecież, no już nawet... zakładając, że w tym teaserze, w tym króciutkim filmiku powiedzmy aktorzy byli ci, którzy mieliby zagrać później, no to dziewczynka to już teraz ile będzie miała lat? Dorosła dziewucha, bo to było z 4 lata temu. Ale to był taki filmik reklamowy. Bo po prostu znik z tej kompilacji, myślałem, że może coś się koncepcja zmieniła, ale ja rozumiem, że to jest zauważyłam, że to samo jak w ogóle pojawia się angielski lekarz.
prowadzę się właśnie z Jerzym, który jest wstępem, jest córką dorosłym. Ale moje pytanie to, czy to może Karol Kazuma? To jest skomplikowane. Bohater ma na imię Karol, faktycznie. Z prostego powodu, kiedy rozrysowywałem planszę, to tak bardzo szybko, ale już na bieżąco, nie robiłem tego wcześniej, tylko na bieżąco uzupełniałem dymki takimi słowami, kluczami, żeby wiedzieć, co mniej więcej później wpisać. I w ogóle nie zastanawiałem się nad imionami postaci, więc w te miejsce imienia rysowałem 3 X-y. Później te X-y zaczęły tak jakoś mnie drażnić, więc pierwsze z brzegu imię, żeby tylko nie było tych X-ów, więc się nie zastanawiałem, czy tak mówią Karol. Tak samo syn ma na imię Max. Było naprawdę, przysięgam, pierwsze słowo, które mi przyszło do głowy. I to wszystko zostało, bo już później stwierdziłem, że może tak miało być. A biblioteka? Bardzo bym chciał, żeby moi bohaterowie mieli inne zawody, ale się nie znam na innych zawodach. Po prostu robię to z wygody. Ale też wydaje mi się, że jest kilka historii bibliotecznych, które warto by było opisać osobom niepracującym w tych placówkach, bo tam się dzieje. Więc temat niewyczerpalny, można brać garściami i korzystać. No i w moim przypadku wydaje mi się, że po prostu nie muszę się wysilać, żeby... No nie wiem, mamy na przykład opowieść w opowieści, taka szkatułkowa jest trochę ta historia. Taką historyjkę o nożorobie, o człowieku, który kuje noże. I jest ona, jego zawód jest związany z tym, że miałem taki epizod w życiu jakieś 2-3 lata, że się tym zajmowałem faktycznie, mając kuźnię przy domu. A gdybym na przykład szył ubrania, byłbym krawcem. Ktoś jeszcze ma? To nie jest. A tu już będzie jeden, chyba pierwszy. Mógłbyś spytać Maxa, kiedy jakiś komuś przybierze do Łodzi albo do Warszawy? On się nie pojawia na komentarzach, gdy za nim nie. Nie. Właściwie to... No mam gotowy już do wydania, tak? Chciałeś to powiedzieć? Nie, właściwie to te plansze powstają jakoś na bieżąco. Nie wszystkie są wrzucane, bo batony z betonu, kiedy przekroczyły 8000 chyba, czy tym, już nie chcę też skłamać, to trochę zacząłem bać się wrzucać rzeczy z La Masakry, bo tak jak mówiłem wcześniej, one są takie, no tam, no i cenzury to tam nie ma. A zauważyłem, że wielu czytelników, którzy się klikają te lajki, to też są dzieciaki. Ja nie wiem, ja mam chyba spaczony jestem, może po tej pedagogice, którą skończyłem, czy może po tym, że na co dzień pracuję z dziećmi, że po co, nie trzeba robić takich rzeczy, żeby zrobić szum. Więc te komiksy powstają i myślę, że to jest pytanie do wydawnictwa Aty, do Mateusza, do Jacka i Łukasza, bo oni jak gdyby zajmują się tym tytułem. Możesz razem pogadać. Faktycznie. Tu jeszcze było pytanie. Tak. Mówiłeś, że fabuły do Kościska nie miały być wymyślonej od A do Z. Czy podczas przenoszenia gdzieś na papier trafiłeś? Były takie momenty, kiedy byłeś po prostu zaskoczony tym, gdzie się znalazłeś? Czy... Naprawdę, cały czas. Bo pomysł wyjściowy to obejmuje tutaj tak fizycznie. On się kończy na w połowie drugiego rozdziału, to brzmi strasznie, ale to jest tak naprawdę z 10 plansz, a później nie miałem bladego pojęcia, co się stało. Miałem tylko taki zarys finału, związany jest to z tym, że pojawia się wątek podróży w czasie. Staram się jak najmniej, chociaż nie, to nie jest spoiler. Jest tam wątek podróży w czasie. A kiedy bawimy się podróżowaniem w czasie, w fabule, to trzeba niektóre rzeczy
że tak powiem. Wypowiedzieć wcześniej. Tak, żeby się nie. Ale reszta była zupełną improwizacją, czyli jest jakaś takie miejsce, scena, gdzie aż się sam zdziwiłem. Ten finał jest taki troszeczkę, że faktycznie inaczej to sobie wyobrażałem. Nawet powiem, że zacząłem się bać tego komiksu, bo kiedy go zaczynałem rysować, chciałem, żeby to był taki historyjka dla dzieciaków 8-7-latków. Później, kiedy już zacząłem go rysować, wiedziałem, że będzie to troszeczkę dla starszych osób, ale kiedy zakończyłem kościsko i wysyłałem do Szymona, to byłem pewny, że to jest po prostu, jakoś nie daje się dla dzieci. Ale Szymon mnie uspokoił, mówił, że jestem przewrażliwiony, że nie takie rzeczy. Mamy krótkie gadki. Tak. No właśnie, tu jest, nawet nie ma logo Kultury Gniewu, tylko krótkie gadki. Ja sam jestem w szoku. Ale czyli przeszło jak gdyby było przeczytane przez osoby, które się na tym znają i stwierdziły, że nadaje się dla dzieci. Dobrze. Może ja jeszcze wrócę do moich pytań. Nie mogłem cię spytać o jedną rzecz, na którą zawsze czekałem. Nie doczekałem się nigdy. Chciałem cię spytać, czy się doczekam kiedyś w jakikolwiek sposób. Ostatnia kronika. Ostatnia kronika w kroniku wyszła. Jest tutaj. Naprawdę. Ale chodzi ci o tę opowieść w kosmosie, tak? Mam przed oczami te pierwsze takie pastelowe kolorach, to może pamiętasz. To już rozumiem. Bo ostatnia kronika to dwa razy nazywałem różne projekty, więc... Aha. Kosmiczna to opowieść, tak? Tak. Zrobiłem 36 plansz w kolorze, po czym postanowiłem, że nie będę tego kończyć, bo jest... Nie podoba mi się. To się rzadko zdarza. 36 plansz. Bo to powstawało jakiś rok pewnie. Ale nie, że nie podoba mi się sam pomysł na opowieść dziejącą się w kosmosie. Może nie tylko w tym kierunku poszło, który chciałeś. Tak, troszeczkę zacząłem się męczyć, bo tam był bardzo sterylny rysunek. Taki wręcz idealny do używania tego wiaderka w programie graficznym. I troszeczkę to było monotonne. Ten styl posługuje się Hersz? Tak. Ligne, czysta linia. I stwierdziłem, że, a zwłaszcza, że historia była, wiedziałem, że będzie gruba, bo na 36 planszy jeszcze się nic nie działo ze specjalnie. To wyobraziłem sobie siebie przez następne 2 lata nad tymi topornymi rysunkami i się przeraziłem i zostawiłem. To może jeszcze mógłbym do tego wrócić, ale już z dzisiejszą kreską. Na przykład. Chyba gdzieś jest w internecie. Ale mi się wydaje, że chyba kilka, bo ty publikowałeś tę planszę po kolei jako co jakiś czas kolejną planszę, tak. To można było ten początek mniej więcej nim się zapoznać, ale chyba dużo tego nie było, mi się wydaje. Nie było pod 10 planszy. Ale mam mnóstwo takich pozaczynanych rzeczy. To akurat... Opowiedz. Tylko, że u mnie to nie zawsze wiąże się z tym, że później dana historia już naprawdę nie użyje światła dziennego. Chodzi mi o to, że kiedy nad czymś pracuję, a później to zarzucam, to bardzo często te pomysły i tak są zbierane i wykorzystywane później. Kościsko jest takim zlepkiem właściwie 3-4 historii. Była to, dosłownie, tak jak mówię, to połączenie kilku pomysłów, więc ja nie wiem, czy mogę powiedzieć, że to są niezrealizowane projekty. Są, tylko inaczej. Nic nie marnuje. Dobrze. Kiedyś Taurus Media wydał twój jeden komiks. No tak. Tak jest, Joel. I się teraz przywróci. Pamiętam, że określiłeś go kiedyś mianem chyba, tu nie chcę też imputować, że na pewno nie wkładać konkretne słowa czy coś, ale że po jakimś czasie, że powiedziałeś, że ta historia była zrobiona w pewnym momencie kariery i krótko potem już mówiłeś, że ty byś tego nie wydał, ty byś jednak zrobił to inaczej. Ja zrobiłem ten komiks, bo chciałem się sprawdzić w taki bardziej
To dziwnie zabrzmi, realistyczny stylistyce, bo tu nie jest nic realistycznie narysowane. No ale ludzie mają w miarę takie proporcje ludzkie, tak? Nie ma już tam okrągłych głów jakichś na patykach. I mam wrażenie, że mi nie wyszło. To znaczy, nie chcę się samobiczować, albo żeby to wyglądało, że nie wiem, sobie tutaj kokietuję, ale no nie wyszło. Po prostu to nie jest ten styl i nie chciałem już później wracać do takich komiksów. Czasami zrobiłem jakieś historyjki króciutkie na jakąś okazję, żeby nie zapomnieć, jak się naprawdę rysuje ludzi, ale jest mnóstwo rysowników i scenarzystów, którzy robią to o wiele lepiej. Spróbowałem, ukazało się, a nie mam potrzeby w ogóle już bawienia się takimi historiami. On się w ogóle rozkleja, tam Taurus Media źle dobrał klej i to wszystko pierwszego dnia, ten jest cały, to jest dziwne, pierwszy raz widzę całego. A ja jeszcze zrobiłem taki numer, że zrobiłem swoją własną numerację, nie ma tu numerków stron, tylko takie runy i bardzo ciężko to złożyć, jak się rozsypie. Naprawdę. Ja nie mam złożonego tak strona po stronie. Pamiętam, że kiedyś sam ściągnąłem to z komika, żeby oglądając na monitorze wkładać te kartki, ale sam się poddałem w jakimś czasie. Są też pewne drobne plany w stosunku do tego komiksu. Bo już no, w jednym z wywiadów ujawniłeś to oficjalnie, więc myślę, że mogę to spróbować. No tak, no, chcielibyśmy z Taurusem, to zresztą nie jest jakiś wielki plan, to nie wymaga ani roboty, ani przykład. Chcielibyśmy, żeby to było dostępne po prostu w internecie, oficjalnie. Jak już jest na tym komiku, to już nie będzie, nie wiem, na stronie wydawnictwa. Więc, a to tak naprawdę to przecież można zrobić w pół godziny. Trzeba tylko usiąść i to zrobić. Ale to trzeba, to muszę to podawać. Słuchajcie, powoli zbliża się koniec spotkania, więc jeżeli macie chęć jeszcze zapytać o coś, Karol, najpierw Mariusz. Tak, co z twoją grą planszową? To jest skomplikowane. Chciałem o tym mówić? Nie, no może możemy. Stworzyłem grę planszową, która działa, jest gotowa, byli chętni wydawcy to wydać na papierze. Wszedłem w spółkę z kolegami. I zostałem z niczym. Po prostu taka. Już będę, jak będę teraz robić drugą grę, to będę robić to sam. Albo pospisuję odpowiednie papiery wcześniej. Spel? To co teraz, kiedy następny komiks? To uciekamy 7 lat, czy już. Nie. Już na pewno nie. Myślę, że. Bo mam jakieś takie drobne pomysły, ale tak jak mówiłem wcześniej, one. To pewnie jeszcze. Milion razy wszystko się ruszają. Dokładnie. Ale sam sobie nie tyle narzuciłem, co sam sobie obiecałem, że wyrobię się w przeciągu do 2 lat, żeby wyszła pierwsza książeczka, a później mam ambitny plan wydawania co roku, ponieważ chciałbym stworzyć w końcu historię, do której będę mógł wracać. Bohaterów, którym będę mógł dopisywać dalsze przygody. No a jeżeli ma się takich bohaterów, to już robota idzie szybciej, bo nie trzeba całego świata od nowa wymyślać. Więc mam nadzieję, bardzo chcę i będę tego pilnować, żeby już teraz zaczęło się rysowanie, a nie jakieś 7 lat. Przecież 7 lat ta książeczka powstawała, to 7 lat to. A w przypadku tych kolejnych projektów, bo tu mamy mitologię słowiańską, mamy jadźwińską. Tak. Chcesz troszeczkę obracać się nawet w tych tematach, czy teraz innych? Mam wrażenie, że przyszedł czas, żeby wymyślić swoją. Bo mitologię. Tutaj, tak. Albo przynajmniej. No swojego tak nie da rady, tylko od podstaw. Ale już tak, że tak powiem, mniej nawiązywać do. Tutaj jest taka różnica. Wałma to właśnie Suwalszczyzna i tamte bóstwa. I tu przygotowując się do tej książeczki, to naprawdę siedziałem w książkach, bo jedyne przy czym majstrowałem to wygląd zewnętrzny tych postaci, ale mogłem sobie na to pozwolić, bo w łapie ktoś na oczy perkuna widział.
Natomiast wszystkie te legendy, podania, imiona, jakieś daty, fakty, staram się, żeby były na miejscu i z tego co wiem, powstało z 4 czy 5 prac magisterskich, które opierały się na tym komiksie, w tym jedna, która jak gdyby... jak to powiedzieć? Ta praca nie traktowała Łałmy jako komiksu, tylko jako źródło po prostu... Wiedzy na ogół. Tak, dokładnie, więc tego bym bardzo dumny. W Kościsku jest tak, że wziąłem na warsztat mitologię słowiańską, ale pozwoliłem tam sobie... Z tego bym nie czerpał żadnej wiedzy tak na serio. To już, już tam wiele rzeczy dodałem od siebie. No i teraz mi się wydaje, że przyszedł czas, żeby zrobić tak już coś zupełnie swojego, więc... Ale myślę, że dalej to będzie się kręciło o takich podobnych rzeczy. Delikatnie jeszcze może to nawiązuje tylko do ostatniej kroniki. Myślisz o czymś w kosmosie? Już no, mocno odsuniętym. No. Chyba... No to ja też troszeczkę też taki był, ale takim mocno innym niż Łama i Kościsko. Nie. Teraz z tą nową rzeczą, nad którą staram się zacząć pracować, to nie mam jakichś takich planów, bardziej to będzie się kręciło dookoła Ziemi. Okej. Dobrze, mamy pytanie jeszcze? Mówiłeś trochę o tym, żeby zrobić coś tak swojego, w sensie świat swój. Masz jakieś plany, żeby go bardziej rozbudować i na przykład, żeby inni ludzie dopisywali coś do tego świata, oczywiście tam zatkanie go z wodą, żeby ludzie rysowali do tego scenariusza. Ja, jak zapewne większość wie, jestem bardzo skromnym człowiekiem, ale mam strasznie ogromne ambicje. Ja w ogóle planuję zrobić polskiego Disneya. Daję sobie na to z 15-20 lat. A tak serio, to naprawdę chciałbym zrobić książeczkę i naprawdę chciałbym, żeby inni twórcy mogli coś dodać od siebie. A że świat będzie rozbudowany, to wynika samo przez się, bo jeżeli uda mi się ten plan zrealizować i będzie tam załóżmy kilka części tej opowieści, to siłą rzeczy będzie to się rozrastało i nie mogę się doczekać. Właśnie chciałbym, żeby tak to wyglądało. I jeżeli załóżmy mniej bardziej, ale entuzjastycznie będzie przyjęty tytuł, to naprawdę to nie jest na poczekanie tej rozmowy. Myślałem o tym, żeby po prostu zaprosić znajomych rysowników, żeby troszeczkę tak razem coś porobić. A za 20 lat będziemy mieli parki rozrywki, filmy hollywoodzkie. Nie hollywoodzkie, sami to sobie wybudujemy. Kamil? Ja pytanie, bo zacząłeś, może ten wątek był poruszony, bo nie wiem, czy się trochę ale co sądzisz o tym, że wreszcie reszta świata też zrozumiała, że Ben Affleck wielkim aktorem jest? A to... Bo jednym z bohaterów komiksu Joa jest faktycznie Ben Affleck i kiedy on powstawał, to Ben Affleck, tak, że tak powiem, był tak... No, żeby to tak powiedzieć publicznie, że lubię Ben Afflecka, to było swego rodzaju odwaga właśnie. To jak taki coming out. I ja kiedy tworzyłem Joela, ja bardzo lubiłem Ben Afflecka, ale reszta świata tego nie rozumiała do końca, a dzisiaj jest wielkim reżyserem, wielkim aktorem. Znaczy on zawsze był. Wielkim Batmanem. Zawsze był, tak. Tylko świat faktycznie do tego dojrzał. Ja się cieszę, że odkryłem, bo uważam, że poniekąd odkryłem go. Ale to prawda. To prawda. Mustafanu Batmana może też ciekawa. No tak. Ale był plan Kamilu, prawda, żeby jak powiedzicie wywiadować... Wciąż jest, jeśli kiedykolwiek trafię na Ben Afflecka, tam moi zaprosi, ale... Tylko jest problem... Będzie Justice League, będzie solowy Batman, pamiętamy, bierzesz komiks i wręczasz. Muszę zdobyć... Jeden dam jemu, a drugi z podpisem Afflecka, żeby wrócił do tego. Tak, jest dobry pomysł. To jest taki plan. Więc... Ale będzie fajnie. Będzie fajnie. Słuchajcie, naprawdę zostały nam dosłownie 4 minuty. Chcecie jeszcze o coś zapytać Karola? Już wszystko powiedziane. Książeczka za rok albo za 2 lata, a później co roku następna.
i parki rozrywki. Tak? To dobrze, to dwa szybkie pytania ode mnie. Niektóre starsze jeszcze twoje rzeczy, czyli New Kids on the Block, Liga Dworców Planety Ziemia, jest już bardzo ciężko mi dostępna. Czy ty, tudzież Kultura Gniewu, za twoim przyzwoleniem, zgodą, przymierza ci się może do jakiejś takiej edycji, tak jak w osiedle Swoboda Wraz chodzi? Nie wiem, ale chyba nie było takich pomysłów. Ja wiem, że prawa do Ligi Obrońców Planety Ziemia do mnie wróciły, bo były przejęte przez Egmont na 10 lat, ale no i co ja to, co z tym zrobię? Śledzi ma chyba trzecie i czwarte wydanie się dla Swobody. A to o tym nie myślałem, ale to faktycznie. Tylko, że nie wiem, czy to jest, są dobre komiksy. Wtedy są dobre komiksy? Dawało, że były dobre, ale tak jakoś wiem, to było ile lat temu? 10? Więcej? No, coś pewnie koło tego. Dobrze, słuchaj, ja zrzuciłem temat. Porozmawiaj z Szymonem, może coś się z tego urodzi. Ja będę przerysował w nowo. No, ale to każdy tak wiesz, mówi. Ale lepiej robić w tym momencie nowe rzeczy, a to możesz wznowić. Na pewno będziesz, myślę, będziesz miał chętnie. Dobrze. Chyba w zasadzie to wszystko. Myślałem jeszcze na pytanie, ale to w zasadzie już było wcześniej zadane. To jeszcze ktoś na sam koniec. Jeżeli nie, to kończymy. W takim razie ja dziękuję, bardzo dziękuję Karolowi za rozmowę.